Witam w kolejnym odcinku SGSM News. Dzisiaj przychodzę do Was z wiadomością na temat Tak to leciało. Pamiętacie, jak w zeszłym roku, na początku gdzieś tak, wybuchła informacja, że Tak to leciało wraca do polskiej telewizji. Tym razem chyba to poszło o krok dalej, gdyż Endemol, Shine Polska, firma, która będzie produkować docelowo program, ogłosiła casting. To jest oficjalne ogłoszenie, oficjalny screen z oficjalnej strony Endemol Shine Polska, gdzie mamy wiadomość o castingu, tam jest formularz zgłoszeniowy, można się zgłosić i wszystko. Czyli, co z tego wynika? To się okaże. To się okaże, ponieważ w zeszłym roku już ten program miał wrócić, nie wrócił. No ale też żadnych konkretów nie było. Dopiero po roku mamy pierwsze konkrety. Czyli, być może, znowu w TVP2. Po 10 latach przerwy. Zobaczymy ten teleturniej, a może na jakimś innym kanale, może z Maciejem Miecznikowskim w roli prowadzącego, może nie. To się okaże. W każdym razie, jak na razie, jest tylko informacja o castingu. No ale warto na to zwrócić uwagę. Tak, a jeszcze tak gwoli wyjaśnienia. Dlaczego Endemol Shine Polska zajął się produkcją tego formatu? Albowiem Tak to leciało jest oparte na teleturnieju Don't Forget the Lyrics i w ogóle ten format jest własnością firmy Bunny Jai, która jest właścicielem Endemola. Stąd taki, a nie inny producent w naszym kraju. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym SGSM News.